wspólnego z konikiem polskim, sądząc po prędze na grzbiecie. Czas płynie szybko i wielu z nas nie zauważyło nawet, że piknik kawaleryjski właśnie osiąga pełnoletność. W najbliższy weekend w naszym mieście znowu królować będą ułani. W sobotę o godzinie 13 nad zalewem Arkadia piknik zostanie uroczyście rozpoczęty, po czym rozegrane zostaną konkursy dzielności konia, pokaz musztry konnej, dżigitówka i konkurs troczenia siodła. Około 15:30 kawalerzyści przejadą ulicami miasta. Parada potrwa do godziny 17. Potem tradycyjny wieczór kawaleryjski. Kolejny dzień rozpocznie msza polowa na terenie stadniny Artura Płońskiego. Po niej parada ulicami miasta i aż do godziny 15 zawody i pokazy sprawności kawaleryjskiej. W przerwie oczywiście urodzinowy tort dla publiczności. W tym roku organizatorzy zaplanowali też dwa pokazy historyczne. Potyczkę z okresu wojny polsko-bolszewickiej oraz pokaz litewskiego rycerstwa średniowiecznego. Będzie też specjalny konkurs dla publiczności, która nie zawiedzie i zapewne jak co roku bardzo licznie przybędzie na plac na tyłach Komendy Miejskiej Policji. Telewizja Suwałki w tym roku również objęła piknik kawaleryjski patronatem medialnym, co oznacza, że podziwiać jeźdźców będziemy wspólnie.